Dlaczego ten pomnik, dlaczego te dokonania są burzone? Dlatego, że trzeba zdestabilizować sytuację w tej najważniejszej komórce społeczeństwa, czyli w rodzinie. Trzeba uderzyć w rodzinę, trzeba pokazać, że autorytety są nieważne, że nie ma tych autorytetów i tak naprawdę wszystko można podważyć. Kto wie, co działoby się dzisiaj na Ukrainie, gdyby święty Jan Paweł II żył, był obecny i dalej był w stanie przeciwdziałać temu złu, które obserwujemy. Proszę się nad tym zastanowić, kiedy kolejny raz ktokolwiek będzie w stanie znów go uderzyć, będzie w stanie znów niszczyć jego świadectwo. My jako posłowie, jako Solidarna Polska chcemy dalej czcić jego świadectwo, ale też mówić młodym osobom, by nie niszczyli przeszłości ołtarzy, wznosili jeszcze doskonalsze i odszukiwali tej swojej wolności w naukach świętego Jana Pawła II.